O ile pierwszy tydzień tuż po zmartwychwstaniu w liturgii słowa poświęcone jest świadectwom spotkań ze zmartwychwstałym, o tyle od drugiego tygodnia zaczyna się coś, co nazywano, czy nazywa się w Kościele katechezą mistagogiczną. Otóż katechumeni, przygotowując się do chrztu, otrzymywali tylko ogólne wprowadzenie w sens sakramentów. Potem, gdy przyjmowali chrzest, byli zapraszani do tego, żeby na nowo wysłuchać prawdy o sakramentach i o ich mocy. To było bardzo ważne, żeby najpierw doświadczyli tej mocy na sobie, a potem dopiero zaczęli ją zgłębiać w sobie. I słyszymy w tych dniach fragmenty dialogu, który Jezus prowadzi z Nikodemem na temat Nowego Narodzenia, a potem usłyszymy jeszcze katechezę, która towarzyszyła rozmnożeniu chlebów. Dwa sakramenty, chrzest i Eucharystia, które zostały nam dane. Dzisiaj słyszymy o Jezusie, który tak bardzo kocha, o Bogu, który kocha i dał nam Jezusa ze swojej miłości. Dał go po to, żebyśmy mieli w sobie życie, życie wieczne, życie paschalne. Ono różni się od tego biologicznego. Życie wieczne to jest dar, który otrzymujemy od Boga, dar, w którym człowiek nauczony jest, czy otrzymuje taką władzę kochania bez lęku, kochania drugiego człowieka bez lęku. Chrystus dzieli się swoją miłością z Kościołem. I chrzest, nowe narodziny, o których Jezus rozmawia z Nikodemem, to jest właśnie to doświadczenie wszczepienia w miłość Jezusa Chrystusa, wszczepienie w Jego życie, w tę miłość między Ojcem i Synem, która potem zostaje ofiarowana Kościołowi, aby Kościół dzielił się nią ze światem.